Tomasz Fęczkę tu się wypowiadał w sąsiedniej audycji Radia Tok FM, Eurokoncika, Barbie Baby, Langstrom Extra. Gdyby kogoś to bardzo interesowało, proszę bardzo sobie włączyć Tok FM, Eurokoncika, Barbie Baby, Langstrom Extra. Radio Koncita, El Mercedes, Wicholandia Plus, Wideklandia i co tylko chcesz. Zapraszam. Zostało zatrzymanych 5 osób. Nie będą kolejne zatrzymania, więc policja podjęła działania, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy zachowywali się w sposób łamiący prawo podczas wczorajszego meczu. Zastępca komendanta głównego policji, młodszy inspektor Andrzej Szymczyk, dodał, że to nie koniec zatrzymań. Prowadzimy bardzo intensywne czynności. Te czynności wykonywane są przez Komendę Stołeczną Policji. Zidentyfikowanych mamy więcej osób oczywiście. Teraz trwają czynności zmierzające do ustalenia ich miejsca pobytu i zatrzymania. Identyfikujemy również kibiców niemieckich, którzy dopuścili się zakłócenia w postaci użycia środków pirotechnicznych. Tam są zidentyfikowane już dwie osoby. Podejmujemy współpracę z kolegami z policji niemieckiej i oczywiście materiały zostaną wysłane do prokuratury. Mariusz Błaszczak zapewnił, że policja odpowiednio zareagowała i dodał, że obecne przepisy pozwalają odpowiednio ochraniać zawody piłkarskie. Myślę, że ten model jest właściwy, że za bezpieczeństwo na meczu odpowiada organizator tego meczu. A więc to organizator powinien zapewnić bezpieczeństwo podczas meczu. Natomiast w sytuacji, w której nie jest tego w stanie zrobić, to oczywiście policja wkracza, bo chodzi przecież o zdrowie i życie ludzkie. A więc ten model jest w mojej ocenie modelem właściwym. Legia, która przegrała wczoraj z Borussią 0-6, może spodziewać się wysokich kar od UEFA, a nawet zamknięcia stadionu dla kibiców na kolejne mecze. Druga kategoria operacji lotniczych zostaje wprowadzona na lotnisku w Pyrzowicach. To cały system, który ma usprawnić procedury startów i lądowań. Jak mówi dyrektor portu lotniczego Paweł Wojda, zmiany odczują przede wszystkim sami pasażerowie. Druga kategoria operacji lotniczych pozwala na wykonywanie przede wszystkim lądowań w gorszych warunkach atmosferycznych niż to ma miejsce przy standardowych procedurach pierwszej kategorii. Minimum meteorologiczne przy drugiej kategorii są mniej więcej o połowę lepsze z punktu widzenia możliwości wykonania takich operacji. To oznacza dla przeciętnego pasażera, że przy złych warunkach pogodowych planowane lądowanie powinno odbyć się o czasie zgodnie z planem. Druga kategoria operacji lotniczych to zarówno odpowiednie procedury postępowania, które trzeba było przygotować, jak i ważne elementy infrastruktury lotniskowej, odpowiednie oświetlenie pasa startowego, stabilny system zasilania czy zespół pomocy nawigacyjnych, z których mogą korzystać piloci podczas startów i lądowań. Wprowadzenie drugiej kategorii operacji lotniczych praktycznie wyeliminuje sytuacje, w których konieczne będzie przekierowanie rejsu z powodu mgły czy niskiej podstawy chmur. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Radomiu tłumy. Trwa rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla jednych to patriotyczny obowiązek, dla innych kontynuacja rodzinnej tradycji czy szansa na rozwój. Zadaniem nowych oddziałów miałoby być wspieranie żołnierzy w trakcie działań wojennych, a podczas pokoju niesienie pomocy na przykład poszkodowanym przy spowodzie czy nawałnicę. Jak mówi Zbigniew Adamczyk, komendant Radomskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień, kandydaci muszą spełniać określone wymagania. Musi być człowiek, który jest zdolny do służby wojskowej. Człowiek, który odbył już służbę wojskową.